Witamy i zapraszamy do zapoznania się z instrukcją wideo dotyczącą modelu Seamaster Planet Ocean. Z boku zegarka umiejscowiona jest koronka służąca do ustawienia czasu i aktualnej daty. Podczas codziennego użytkowania koronka jest dokręcona, dzięki czemu zegarek gwarantuje wysoką wodoodporność. Aby dokonać zmiany ustawień, należy ją odkręcić. Pomimo, że czasomierz wyposażono w automatyczny naciąg, możliwe jest jego ręczne nakręcanie. W tym celu należy kręcić koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby dokonać zmiany ustawień czasu, odciągnij koronkę o dwie pozycje. Wskazówka sekundnika zatrzyma się. Kręć koronką zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, by ustawić właściwy czas. Podczas podróży możesz dokonać łatwej zmiany strefy czasowej. W tym celu odciągnij koronkę o jedną pozycję w stosunku do pozycji początkowej. Teraz kręć nią zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, by zmienić ustawienia wskazówki godzinowej. Zmiany te dokonywane są w skokach o jedną godzinę. Aby zmienić datę, przesuwaj wskazówkę godzinową do przodu tak, żeby przekroczyła północ. Jeśli chcesz cofnąć wskazanie daty, obracaj wskazówką godzinową w kierunku przeciwnym do momentu, aż przekroczy godzinę 7 po południu. Aby przywrócić koronkę do pozycji początkowej i uszczelnić całość, dociśnij ją, a następnie dokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pierścień lunety z naniesioną skalą służy do odmierzania czasu, na przykład w trakcie nurkowania. Nurek dzięki ustawieniu luminescencyjnej kropki na pierścieniu, tuż przy wskazówce minutowej przed zejściem pod wodę, może łatwo obliczyć czas zanurzenia. Pierścień obraca się tylko w jednym kierunku. Rozwiązanie takie zapobiega jego omyłkowemu przemieszczeniu, a tym samym gwarantuje, że odmierzany pod wodą czas nie zostanie przypadkowo wydłużony. Aby przywrócić położenie początkowe pierścienia, należy nim kręcić do momentu osiągnięcia pozycji wyjściowej. Dla ułatwienia odczytu czasu w ciemności, wskazówki zegarka oraz nakładane indeksy pokryto specjalną substancją o nazwie superluminowa, która emituje niebieskie światło. Wyjątek stanowią wskazówka minutowa oraz kropka na bezelu, które emitują światło zielone. To odróżnia je od pozostałych elementów i pozwala łatwo odczytać czas, jaki upłynął od momentu zanurzenia. Elementem stworzonym specjalnie dla profesjonalnych nurków jest zawór helowy. W trakcie pracy na dużych głębokościach do wnętrza zegarka dostają się cząsteczki helu, które w trakcie wynurzania rozprężają się. Dlatego dekompresji powinno towarzyszyć odkręcenie zaworu i uwolnienie cząsteczek helu. The helium escape valve allows these molecules to escape in a controlled fashion. Metalową bransoletę zegarka możesz w prosty sposób dopasować do kombinezonu. W tym celu najpierw naciśnij dwa przyciski umiejscowione po obu stronach klamry. Następnie otwórz rozszerzenie i tym samym powiększ obwód bransolety. Aby przywrócić bransoletę do jej pierwotnej długości, postępuj odwrotnie. Delikatnie złóż rozszerzenie tak, aby znalazło się na właściwej pozycji. Dziękujemy za zapoznanie się z naszą instrukcją. Mamy nadzieję, że Omega Planet Ocean dostarczy Wam mnóstwo radości. Kronos24.pl. Polski portal o zegarkach luksusowych.